No siam. To wy? To ja. To znowu ja i 20 ćwiczeń na rozgrzewkę. Zapraszam. Numer 1. Skłony. Skłony rozciągają ścięgna. Numer 2. Skłony w bok rozciągają biodra i boki. Numer 3. Wymachy rąk do tyłu rozgrzewają mięśnie pleców. Krążenia biodrami. Podobnie jak skłony w bok, rozgrzewają biodra. Numer 5. Jakby serio, nie miałem pomysłu, jak to nazwać i nie znalazłem nazwy, ale powiedzmy, że jest to prawa ręka, lewe kolano, lewa ręka, prawe kolano, w skrócie PRLK, LRPK. Także tego, no, wracamy. Ćwiczenie na koordynację. Numer 6. Wypady w bok rozgrzewają uda. Numer 7. Krążenia barków w przód, tył oraz na przemian. Podobnie jak wymachy rąk w tył, rozgrzewa to barki. Numer 8. Głowa w górę, w dół i na boki. Rozgrzewa szyję. Numer 9. Przysiady. Rozgrzewają wszystko od pasa w dół. Numer 10. Wymachy prawa ręka do lewej stopy, lewa ręka do prawej stopy. W skrócie WPRDLSLRDPS. Podobnie jak skłony rozciąga ścięgna. Numer 11. Skrętoskłony. Podobnie jak WPRDLSLRDPS. I zwykłe skłony rozciąga ścięgna. Numer 12. Rozgrzewka przegłubu między piszczelem a stopą. W skrócie RPM PAS. Numer 13. Krążenia rękami w przód i w tył. Podobnie jak krążenia ramionami rozgrzewają barki. Numer 14. Dobra, no znowu nie znalazłem nazwy, ale to ćwiczenie rozgrzewa biceps i triceps. Numer 15. Wypady do przodu. Podobnie jak WPRDLSLRDPS. Skłony i skrętoskłony rozciągają ścięgna. Numer 16. Rozgrzewanie nadgarstków. Numer 17. Skip A. Rozgrzewa wszystko od pasa w dół. Numer 18. Skip C. Rozgrzewa łydki. Numer 19. Wymachy nóg przód i w tył. Podobnie jak... Już mi się nie chce, okej? Okay? Rozciąga ścięgna. Numer 20. Pajacyki. To ćwiczenie ogólno rozgrzewające. To było moje 20 ćwiczeń na rozgrzewkę. Dzięki za oglądanie i cześć. Nie będę robił filmiku, jak nie zwariować, bo już zwariowałem.
Ale moc.